Dzień dobry, Jacek Gądek, poranna rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Nowoczesnej, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Obowiązkowe prace domowe dla uczniów, zlikwidowane. Sukces czy nie? To jest część większej całości, dlatego że to jest jeden z etapów do tego, żeby zmieniać w ogóle oblicze szkoły. Ale wie pani co, ale pan mówi jeden z etapów, a ja patrzę na stronę 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej i tam na zielono zaznaczono cały ten punkt numer 45. A w tymże punkcie jest też rozwinięcie tejże obietnicy i napisano tak. Wprowadzimy szeroką ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Zapewnimy pomoc w szkole zamiast korepetycji w domu. Gdzie są te dwa punkty jeszcze spełnione? No i właśnie chciałam powiedzieć, dlaczego mówię, że to jest kawałek większej całości. Po pierwsze dlatego, że już wprowadzamy takie zajęcia, które byśmy nazwali otwartą szkołą. Zaczynamy co prawda od tego, co robimy wspólnie z Ministerstwem Sportu, czyli od tego, żeby szkoła była otwarta również w weekendy i po lekcjach dla zajęć sportowych. Tu akurat wykorzystujemy fakt, że Ministerstwo Sportu chce rozwijać również te sporty tak zwane amatorskie, takie po prostu aktywność sportową i młodzieży, i dorosłych. W związku z tym nie chce, żeby ta baza sportowa była niewykorzystana, ale kolejnymi rzeczami to jest to, że chcemy, żeby w większym stopniu na przykład to, co się nazywa godziną czarnką, służyło temu, żeby to był czas na konsultacje z dziećmi. Ale pani mówi, chcemy, aby. No nie, to ja powiem, co robimy konkretnie. Konkretnie, no tak, otwarta szkoła, jeśli chodzi o zajęcia sportowe, to już rusza. Uruchamiamy też taki program, który będzie związany z rozwijaniem pewnych zdolności związanych z kółkami, ale to jest dopiero, że tak powiem, projekt, który ruszy 1 września. Być może na razie na podstawie. Czyli nie jest zrobione. Chcemy, jest plan. Aby to było. Znaczy, większość rzeczy w szkole rusza 1 września. Taka jest zasada w ogóle. To, co się da, ruszamy wcześniej. Tak, na przykład te zajęcia sportowe będą już teraz. Ale na przykład to, że będzie więcej czasu na zajęciach szkolnych, na to, żeby powtarzać pewne rzeczy, które w tej chwili są zadawane do domu, dlatego że będą odchudzone podstawy programowe, to w tej kwestii już jesteśmy bardzo zaawansowani. To już jest w tej chwili, jesteśmy po pierwszych prekonsultacjach. Już powstały te wersje podstaw programowych, które jakby przygotowuje ministerstwo i od 15 kwietnia ruszą konsultacje już materiałów ministerialnych, tak żeby do końca czerwca mniej więcej przyjąć rozporządzenia, które pozwolą na to, żeby od 1 września były już odchudzone podstawy programowe. Te podstawy programowe to jest dość dużo pracy. To jest racja. Chyba 17 tych podstaw do zmiany. Nie, to jest 33 podstawy programowe, 17 zespołów w związku z tym. Czyli ponad 30... podstaw programowych do korekty, co najmniej do korekty, ale chciałem wrócić do likwidacji, czy do tego, co się akurat udało, likwidacji prac domowych. Dlaczego akurat od 1 kwietnia ta likwidacja wchodzi w życie? Tak było to możliwe, to znaczy ale realnie, wcześniej pani obiecywała, że oto będzie takie vacatio legis, 3 tygodnie. Wcześniej udało nam się podpisać ten dokument. Ale podpisanie dokumentu to nie jest jakieś rocket science, to nie jest rzecz skomplikowana, no jest dokument prosty. Wbrew pozorom, jeżeli przeprowadza się pełen proces konsultacji, jeżeli przeprowadza się pełen proces legislacyjny, a my nie idziemy na skróty, to realnie rzecz biorąc dokument, ten czas od momentu, w którym powstanie pierwszy zapis w systemie, że pracujemy nad jakimś rozporządzeniem do momentu, w którym on jest wypuszczony, to jest kilka miesięcy czasu. To jest ten papier. To jest ten papier, jedna strona podpisany. To naprawdę nie jest skomplikowana rzecz. Właśnie mam wrażenie, że pan ma cały czas jeszcze kalkę PiSu, który wpadał rano na pomysł minister, że trzeba przyjąć rozporządzenie, a po południu je podpisywał. Ten dokument... Ale to nie jest kalka z PiSu, tylko to jest tak de facto... Ja wiem, Donald Tusk mówił w kampanii wyborczej, Koalicja Obywatelska to mówiła. Wszystko w 100 dni uda się zrobić. Raptownie po prostu wejdziemy, będzie wszystko gotowe, podpisy i wszystko odpalamy. Jeżeli pan spojrzy na rzeczy, które już są na tyle zaawansowane w edukacji, że pozwalają na stwierdzenie, że rzeczywiście to zrealizujemy, bo 1 września wejdzie. Bo pewne rzeczy muszą wejść 1 września. No nie zlikwidujemy w trakcie roku szkolnego HiT-u. Ale już mamy przygotowane wszystkie dokumenty, bo to są 3 rozporządzenia, które w tej chwili są równolegle, trwa nad nimi praca i które będą konsultowane za moment około połowy kwietnia. To będzie 2 podstawy, 2 dokumenty dotyczące podstaw programowych. W sumie te 33 podstawy programowe, ale to są 2 dokumenty,
bo jeden dotyczy szkół podstawowych, jeden dotyczy szkół ponadpodstawowych, plus trzecie rozporządzenie dotyczące ramowych planów nauczania. I w tych ramowych planach nauczania zmieniają się dwie rzeczy podstawowe. Jedno to jest to, że znika HIT, i od 1 września... Historia i nowoczesność. Tak, historia i teraźniejszość będzie tylko dla tych roczników, które będą go kontynuować, czyli te, które będą miały go jeszcze w drugiej lub w trzeciej klasie, bo to mamy do czynienia w zależności od tego, czy to jest liceum, technikum, czy to jest szkoła branżowa. Natomiast nowe roczniki już nie będą miały HIT-u. Ruszy za moment przygotowanie nowego przedmiotu, który wejdzie w drugich klasach szkół. Jaki to będzie przedmiot? No to będzie taka edukacja obywatelska. Ja nie proszę nie przywiązywać do nazwy, ale to będzie edukacja obywatelska z elementami też odniesień do historii, bo trudno powiedzieć na przykład, dlaczego takim osiągnięciem Polski było wejście do NATO, jeżeli się nie wspomni, że wcześniej byliśmy w Układzie Warszawskim. Ale to także w HIT-cie... Powiedzmy, taki drobny przykład. Lech Wałęsa był agentem Bolkiem i negatywnym bohaterem, a tutaj w tej edukacji obywatelskiej będzie bohaterem narodowym, tak? Nie, znaczy my nie chcemy dokonywać takich... Znaczy największym problemem z HIT-em było to, że on nie przedstawiał jakby faktów, tylko wartościował pewne rzeczy. Nie pozwalał jakby młodym ludziom też wyrobić sobie własnego zdania na pewne fakty, ale przede wszystkim co innego. Tam w ogóle zniknął ten pierwiastek tego, co nazywalibyśmy edukacją obywatelską. Tam właściwie ograniczono się do tego, że to była historia współczesna, mimo tego, że z założenia to miało zawierać obie te treści. Więc może ja skończę, co jest w tym rozporządzeniu. W związku z tym znika HIT, za to w klasach 1-3 szkoły podstawowej wchodzi 12 godzin pierwszej pomocy. I to jest współpraca z WOŚP-em. To jest, WOŚP daje, można powiedzieć, know-how, ponieważ WOŚP będzie szkolić nauczycieli. Nauczyciele będą uczyć dzieci i WOŚP co więcej dostarcza fantomy do szkół. W związku z tym w każdej szkole będzie możliwość rzeczywiście realnego ćwiczenia. To czyli i klasy 1-3... Orkiestra Świątecznej Pomocy wchodzi do szkół i tam nie. będzie prowadzić... Nie, jeszcze raz. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie szkolić nauczycieli. Nauczycieli klas 1-3. Nie będzie wchodzić do szkół. Natomiast nauczyciele będą uczyć dzieci, przeszkoleni wcześniej przez WOŚP, pierwszej pomocy. Tego, jak się zachować w sytuacji, w której widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, jak zadzwonić pod numer 112, jak ustalić pozycję boczną. A dlaczego akurat Wielka Orkiestra będzie szkolić nauczycieli? Dlatego, że Wielka Orkiestra wystąpiła z tą propozycją. Oni to robią już od lat, tylko dotychczas nie robili to powszechnie, tylko robili w tych szkołach, które się zgłosiły do nich. A my chcemy teraz znaleźć na to przestrzeń i chcemy, żeby powszechnie dzieci w klasach 1-3 uczyły się pierwszej pomocy. A robimy to we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, bo ona po prostu zobowiązała się do tego, że dostarczy fantomy do wszystkich szkół i zobowiązała się do tego, że przeszkoli wszystkich nauczycieli. Jak wiadomo, edukacja jest zawsze niedofinansowana, więc wszelka pomoc też organizacji pozarządowych jest ważna. I teraz to jest kolejna rzecz, która wchodzi rozporządzeniem, które w tej chwili już jest przygotowane, będzie podlegało konsultacjom i zostanie przyjęte zapewne kilka tygodni. Natomiast prace domowe to jest też element większej całości, bo właśnie związane jest z tymi podstawami programowymi, które będą odchudzone od 1 września. Konkretna rzecz. Czy w szkołach prywatnych, niepublicznych, podstawowych, ten zakaz zadawania do domu prac domowych obowiązuje, czy nie? Nie, prywatne, niepubliczne szkoły podstawowe mają inne systemy oceniania i my na przykład nie mamy na nie wpływu, w związku z tym my nie regulujemy tego rozporządzeniem. Natomiast często mi zadają pytanie, czy to nie będzie spowoduje zwiększenia różnic między uczniami. Odwrotnie. Badania naukowe, bo jednak działamy w oparciu o badania naukowe, pokazują, że prace domowe zwiększają różnice. Dlatego, że wszystko zależy od tego kapitału, który mamy w domu. Poza tym, jeżeli pan zapyta o doświadczenia, albo może ma pan swoje doświadczenia, kwestii pracy rodziców ze swoimi dziećmi w kwestii prac domowych, tłumaczenia czegoś, to większość ma dość traumatyczne przeżycia. Czyli godzina, dwie godziny wieczorem odrabiania wspólnego prac domowych. Tak to często może wyglądać. Tak, tylko że najgorsze jest to, że to nie jest godzina, dwie godziny odrabiania wspólnego, które tak ładnie brzmi, tylko najczęściej konfliktu między dziećmi i rodzicami, ponieważ prawda jest taka, że dużo łatwiej nam się uczy, nawet jeżeli jesteśmy doświadczonymi nauczycielami, dzieci,
które nie są naszymi dziećmi, od których oczekujemy, że będą dokładnie idealne, tylko dzieci, z którymi nie mamy bliskich związków, powiedziałam, emocjonalnych. I rodzice bardzo często tracą cierpliwość w czasie tego uczenia dzieci. Bardzo często sami nie wiedzą, jak się rozwiązuje zadanie. Naprawdę, nieraz miałam telefon do przyjaciela, czyli dzwonił ktoś z pytaniem, jak rozwiązać zadanie matematyczne swojego dziecka, wiedząc, że jestem matematykiem. Konkretna rzecz. Skoro udało się od 1 kwietnia zlikwidować prace domowe, to może... Nie zlikwidować. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że nie zlikwidować prace domowe. Bardzo precyzyjnie, bo to warto wiedzieć, ponieważ tak, w klasach 1 mamy... 3 można szlaczki rysować w domu. Tak, natomiast nie będziemy już budować, natomiast w klasach 4-8 one tylko są nieobowiązkowe. Tak. Okay, czyli nauczyciel może zadać, ma tylko obowiązek potem dać informację zwrotną. Co to znaczy? To znaczy ma powiedzieć uczniowi, tu zrobiłeś dobrze, tego widać, że jeszcze nie rozumiesz, to choć zrobimy wspólnie zadanie na tablicy, bo widać, że z tym klasa ma problem. Konkretna rzecz. Co grozi nauczycielowi albo nauczycielce, który po prostu zacznie wystawiać oczywiście oceny nie ma za pracę sankcji. Domowe. Natomiast zdajmy sobie sprawę z jednej rzeczy. Nie ma sankcji żadnych, nic nie grozi, tak? Natomiast zdajmy sobie sprawę, że obowiązkiem wszystkich nauczycieli jest przestrzeganie rozporządzeń dotyczących organizacji edukacji. Żadna dyscyplina edukacji. Nie grozi, tak? No nie, no my w ogóle wychodzimy z założenia, że chyba czas na to, żeby nauczyciel nie bał się, co władza powie. Co władza, jak władza będzie go karać. Natomiast ja myślę, że dość oczywistym jest, że w tej chwili na tyle silne są jednak wpływ rodziców, wpływ dzieci, wpływ wszystkich na to, co się dzieje w edukacji, że nauczyciel wie, że pewnych zasad musi przestrzegać. Czy są jakieś analizy, czy w szkołach, w rządzie, czy w szkołach należałoby zakazać korzystania z telefonów komórkowych, ze smartfonów? Znaczy nie znam, znam tylko analizy, można powiedzieć, różnych podmiotów zewnętrznych, które pokazują na szkodliwość pewnych wpływów. Ale w samym resorcie edukacji nikt się nad tym nie zająknął? Znaczy nie zastaliśmy pełnych szuflad analizy, dlatego że to, co zrobili nasi poprzednicy, to w dużym stopniu może nie zniszczyli, własne, taką, ale bardzo ograniczyli. Takie przemyślenie, może należałoby się nad tym zastanowić. Ja powiem w ten sposób. Żadna władza nie powinna pracować na podstawie swoich przemyśleń, tylko powinna rzeczywiście działać w oparciu o różne analizy i badania naukowe. Tak robiliśmy zresztą z pracami domowymi, gdzie są badania, które pokazują na to, że wpływ prac domowych jest znikomy, natomiast mają bardzo niekorzystny wpływ na kwestie rozwoju pasji, na kwestie czasu spędzanego przez dziecko. Wie pan, ile może pracować młodociany pracownik do 16 roku życia? Nie. 6 godzin dziennie. Nie może więcej. To znaczy złamałby prawo pracy A ktoś, kto zatrudni. Więcej czasu spędzają. A w szkole, jeżeli dzieciaki zobaczymy, ile spędzają, to spędzają różnie 6, 7, czasami 8 godzin, plus potem wracają do domu i mają pracę domową. Ilu z nas, którzy nie mają tak zwanych wolnych zawodów, które powodują, że trochę inaczej sobie układają dzień, naprawdę myśląc o końcu pracy, nie chce myśleć o tym, że wraca do domu, a teraz jeszcze muszę zrobić te 3 teczki, które przyniosłem sobie z pracy. Konkretna rzecz. Ale w dalszym ciągu. Trzeba czytać lektury, uczyć się wierszy, uczyć się słówek, uczyć tabliczki mnożenia, w ogóle przygotowywać do sprawdzianów. Konkretna rzecz. Chodzę na stronę 100 konkretów i tam na zielono, jako obietnice spełnione w ciągu 100 dni, to jest 14 punktów. 14 na 100. Jaką pani ocenę by wystawiła komuś za spełnienie obietnicy, czy też nie wiem, wypełnienie zadania domowego w 14%? Znaczy nie uważam, że to jest w 14%, żeby nie było wątpliwości. Dlatego, że bardzo wiele, jeżeli pan spojrzy na te, które są na pomarańczowo, bo tam są na zielono, na pomarańczowo i na szaro. Tak, prowadzimy analizy, więc jest w trakcie. Tak. No tak. Jest, no bo... prowadzimy pracę nad koncepcją, jest no dobrze, już w trakcie. Niech pan zobaczy. Ale na przykład... na zielono jest 14. Dobrze, zaraz. Jeden z tych punktów, który jest u nas, to jest walka na przykład z dwuzmianowością. No i tam jest napisane, realnie rzecz biorąc tu konkretach, że zaczniemy pracę w ciągu 100 dni, natomiast realizacja jest zaplanowana na bardziej odległy termin. Ja muszę powiedzieć, że my jesteśmy już po pierwszych analizach, gdzie mamy dokładnie zanalizowane w tej chwili, w jakim procencie rzeczywiście na pewno jest problem z jednozmianowością. I teraz kolejne analizy, które będziemy przeprowadzać, to są analizy dotyczące tego, jakie są przyczyny tego. Bo przyczyny mogą być różne. Ale to jest jeden konkretny, ważny punkt. Niemniej patrząc na całość, to jest 14 spełnionych na 100. Obiecywaliście, proszę mi wybaczyć, że mówię o liczbie mnogiej, Koalicja Obywatelska obiecywała wszystko 100 dni. Pani kiedyś była nauczycielką, prawda? Jest pani matematyczką.
No to niech pani się pokusi o wystawienie oceny w takim razie. Nie chcę wystawiać oceny moim kolegom, natomiast czy przejrzał pan te jedynka. Punkty, O, które... prawie dopuszczające. Czy przejrzał pan te punkty, które dotyczą edukacji? Bo za to odpowiadamy jakby. Rzeczywiście hitu nie będzie od 1 września. Odpolitycznienie szkół, zmieniliśmy kuratorów. Jeżeli pan się im przyjrzy, są to kuratorzy, którzy są apolityczni, kuratorzy, którzy zupełnie wprowadzają inne oblicze szkoły. Likwidacja hitu, odchudzenie podstaw programowych, likwidacja prac domowych w klasach 1-3 pisemnych oraz ograniczenie przyznania obowiązkowych w klasach 4-8. W jedno i wystawi... Kwestia... Ministerstwo Edukacji Narodowej, ocenę za te studia. Nie wiem, czy pan, to też się słabo przebija, to, że od przyszłego roku ocena z religii nie będzie miała wpływu na średnią. U nas nie ma konkretu, który nie byłby ruszony zupełnie. Czyli dostateczny, tak? Nie ma konkretu, który by nie był ruszony, czyli a dobry, większość konkretów w edukacji, to wyborcy zawsze oceniają. To nie jest naszą rolą, znaczy ocenianie się samemu, to jest, że tak powiem, trochę nieuczciwe. To znaczy, to jest tak, że każdy sobie zawyża zwykle oceny. Ale jeżeli pan spojrzy na te rzeczy, których my się zobowiązywaliśmy w edukacji, to większość z nich albo jest na tyle zrealizowana, że wejdzie 1 września, albo są analizy prowadzone, bo nie w wszystkich rzeczach da się zrobić od razu, tak jak mówię, z tą dwuzmianowością i walką z nią. Kwestia na przykład lekkie tornistry, nie wiem czy pan widział, jest też taki punkt. Już w przyszłym roku od 1 września wszystkie podręczniki, również te, które były dawniej zatwierdzane, będą miały swoje odpowiedniki cyfrowe. To jest kwestia porozumienia naszego z PIK-iem, czyli Polską Izbą Książki, oraz zmian, które będą zmianami ustawowymi, które spowodują, że wszystkie podręczniki będą miały swoje odpowiedniki pani cyfrowe. Mówi o tym, jak ulżyć uczniom i uczennicom, a też patrzę na... A przepraszam, 30% podwyżka dla nauczycieli, 33% dla początkujących. Owszem, to udało się wprowadzić Koalicji Obywatelskiej, ale też jest na przykład sztandarowa obietnica z kampanii wyborczej, kwota wolna podniesiona do 60 tysięcy złotych. Udało się czy nie? Znaczy tak, po pierwsze dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że myślę, że stan finansów jest gorszy niż my się spodziewaliśmy. Ja to widzę nawet w edukacji, jak w wielu przypadkach było finansowanie pani minister, przez... Czy pani wie, z czego można sfinansować ten program 100 konkretów 100 dni? Z uczciwości, z kompetencji, z dobrej reputacji przyszłego rządu, czyli aktualnego rządu. A wie pan, że w dużym stopniu to tak się mówię. Dzieje. Dlaczego? Dlatego, że na przykład oddało się dzięki tej, tak jak pan powiedział, reputacji, dzięki dobremu obliczu tego nowego rządu, na przykład udało się odzyskać 600 miliardów złotych z różnych środków z Unii Europejskiej. A to może tej uczciwości, kompetencji, reputacji jest za mało jednak, żeby wywiązać nie. się z obietnic. To co się... Proponuję spojrzeć różne wskaźniki. Inflację mamy 1,9, najniższa od nie wiem ilu lat. Zaraz wzrośnie jeszcze nieco. Tak, ale to jest poniżej nawet tego, co się nazywa tym celem wskazanym przez Narodowy Bank Polski, który jak wiemy jest, powinien być w widełkach 2,5%. Mamy wzmocnienie się złotówki, to też widać ten. Spółki na giełdzie też się bardzo dobrze te państwowe mają. Zauważmy to, że... Ale pani wymienia, to jest owszem prawda, to co tak. pani mówi. I teraz, tylko ale jest zobowiązanie ze strony... Ale jest rzecz konkretna, bo no więc kwota wolna miała konkretów... być szybko wprowadzona, a teraz minister finansów Andrzej Domański mówi, że nawet... W przyszłym roku, w 2025 roku. Dobrze. Nie będzie na to czy kiedy, wśród więc pierwszy termin to jest może ale wie pan, roku zauważył pan, że poza Koalicją Obywatelską w koalicji trzecia jest również lewica, jest Trzecia tak, Droga i owszem. Lewica. I zauważył pan, że na przykład w porozumieniu koalicyjnym tej kwoty wolnej nie ma. Dlatego, że nie ma na ten temat pełnej zgody. Natomiast jest deklaracja ze strony pana ministra Domańskiego, że do końca tej kadencji, właściwie ze strony również premiera Tuska, że do końca tej kadencji będziemy się starać, żeby przekonać też również naszych koalicjantów i wprowadzić kwotę wolną wyższą, czy tą 60-tysięczną. Składka zdrowotna. Jak już będzie... trwają prace. Trwają prace, owszem. Tylko tak, wedle mają tych wejść zapowiedzi... od 1 stycznia 2024 wedle tych zapowiedzi i ministra finansów Andrzeja Domańskiego i ministry zdrowia Izabeli Leszczyny, to tak, dla przedsiębiorców rozliczających się na skali, to ta składka wynosiłaby 286 zł. Tymczasem to byłby procent od płacy minimalnej. Tymczasem dokładnie 9% składka... od 70% płacy minimalnej. Zgadza się. Tymczasem taka składka od płacy minimalnej
To byłoby około 380 zł. Dlaczego ktoś, kto na przykład pracuje, zarabia powiedzmy nawet 100 tysięcy złotych jako przedsiębiorca, rozlicza się na Ale nie skali, jest. zarabia, płaci na służbę zdrowia 280 zł, a ktoś, kto Nie, zarabia minimalną 100 kwotę, tysięcy na skali nie będzie, bo to jest tam jest, tam są, tam jest tak, że 93% daje takich najmniej niech to zarabiających. będzie, nie wiem, 20 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, tak jest dużo. Natomiast niech pan spojrzy jedną rzecz. Ile pan płaci składki zdrowotnej? A i nie wiem, ale na pewno A więcej właśnie niż pan, a no, 286. moment. A dlaczego pan nie wie? Gdybym powiedział, to Ale pewnie bym nie. zdradził, ile zarabiam. No nie, ale dlaczego pan nie wie? Nie rzuciłem okiem na pasek wynagrodzenia. Dokładnie, dlatego, że płaci to za pana pracodawcę i pan tego nie zauważa. W przypadku osoby, która prowadzi swoją działalność, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. On musi najpierw znaleźć jakąś swojego kontrahenta, klienta, żeby zarobić odpowiednią kwotę pieniędzy, a potem musi fizycznie zapłacić te pieniądze. Ale czy to jest W okej? związku z Ale ja tym, to rozumiem, i tylko opowiem proszę więcej, powiedzieć, ale on to czy... płaci również za swoich pracowników. W związku z tym on funkcjonuje trochę inaczej. Jeżeli jest, bo najczęściej to, o czym mówimy, to dotyczy, nie wiem, tej fryzjerki umownej, tego piekarza, który, prawda, zatrudnia jeszcze jednego pracownika. Mały biznes. I dla niego, szczerze mówiąc, odłożenie, bo on też musi wpłacić najpierw na ZUS, potem musi wpłacić na tą składkę zdrowotną. Poprzednio tą składkę zdrowotną miał w innych podatkach ukrytą. W związku z tym realnie, z jego punktu widzenia, to ta zmiana naliczania składki zdrowotnej najbardziej była odczuwalna. Tam jest tak, że 93% tych najmniejszych ma mieć ulgę, natomiast 7% ma płacić więcej niż płaciło dotychczas. Pełen koszt jest bodajże 4 miliardy złotych z 4, punktu 5 widzenia. miliardów. Okej, ale dlaczego przedsiębiorca, który zarabia bardzo dużo, ma płacić mniej od kogoś, kto zarabia pensję minimalną na etacie? Czy Żeby nie sama ta było się, idea jest po prostu zdrowa? ktoś, kto zarabia bardzo dużo, nie będzie płacił mniej niż ten na etacie. Natomiast Na ktoś, kto skali zarabia, będzie płacił ten mniej. ktoś, kto, znaczy tam są, no nie, na skali akurat, bo tam jest tak, że mamy na różnych cztery różne formy płacenia podatków w przypadku osoby, Ryczałt która na prowadzi skali, na liniówce. i na karcie. I tam jest różnie w zależności od tego. Ja myślę, że zaprosi pan tutaj ministra finansów, to on panu opowie dokładnie, jak to wygląda dla poszczególnych grup. Natomiast musimy sobie zdać sprawę, że Polski Ład, jeśli chodzi o zmianę składki, najbardziej dotkliwy był dla osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą w różnej formule. Dlatego, że dla osób, które, można powiedzieć, są zatrudnione na etacie, to obniżono nam równocześnie tą stawkę PIT-u, czyli że mamy 12% i równocześnie nam dodano to 9% składki zdrowotnej. Jedno się jakby trochę wyrównało z drugim. Przy jeszcze podniesieniu kwoty wolnej to Ale zaczęliśmy to, że Polski to Ład na odczuwać. niwie podatkowej, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, był no, troszkę źle skonstruowany. No więc Mówię to bardzo dyplomatycznie, ale próbujemy nawet to w teraz Prawie i Sprawiedliwości naprawiać. są takie opinie. Ale czy to jest ta formuła To docelowa? już myślę, że o szczegóły powinien pan pytać albo ministra finansów, albo współpracującą z nim minister zdrowia, która na finansach też się bardzo dobrze zna. To zmieniając temat, proszę mi powiedzieć, Rafał Trzaskowski czy Donald Tusk powinien kandydować na prezydenta w przyszłorocznych wyborach prezydenckich? Myślę, że Rafał Trzaskowski jest bardzo dobrym kandydatem na prezydenta. Jemu przypomnę, że bardzo niewiele brakowało, żeby wygrał. Natomiast decyzje dotyczące tego, kto jest kandydatem, myślę, że będą zapadać dopiero na początku przyszłego roku. Ale pani optuje za Trzaskowskim czy za Donaldem Tuskiem? Wie pan co, nie ode mnie będzie zależała ta decyzja, w Ale ma związku z pani tym. święte prawo do własnej, Ale już się myślę, że autonomicznej opinii. wypowiedziałam. Znaczy wie pan, Czyli ja Trzaskowski. mam jeszcze jeden problem polegający na tym, że uważam, że Donald Tusk jest świetnym premierem rządu, a uważam, że czasy są tak trudne, że trudno byłoby znaleźć kogoś, kto mógłby go zastąpić w tej roli. Może Szymon Hołownia powinien kandydować też. Szymon Hołownia to jest decyzja Polski 2050, gdzie chce kandydować. Ale sądzi pani, że taki pojedynek Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia w wyborach prezydenckich, to by raczej dopingował obydwu kandydatów, czy może Jeżeli w jednak drugiej turze, wykrwawiliby się w tej jeżeli w kampanii? drugiej turze mielibyśmy wybór między Trzaskowskim i Hołownią, to czego sobie więcej życzyć? Słuchy są takie, że Donald Tusk przygotowuje sobie grunt pod ewentualny Ja nie wiem, start. nie znam tych słuchów. Widzę jedną rzecz, że dzięki Donaldowi Tuskowi udało się już bardzo wiele, jeśli chodzi o na przykład pozycję Polski na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o odzyskanie środków europejskich. Uważam, że jego pozycja powoduje, że ten rząd dobrze funkcjonuje i powiem szczerze, nie widzę polityka, który mógłby go na tej roli zastąpić.
A czy w Pani ocenie potrzebna jest jakaś rekonstrukcja, albo nieuchronna jest rekonstrukcja rządu Donalda Nie mnie o Tuska? tym decydować. Ja powiem szczerze, my pracujemy w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, robimy wszystko, żeby polska oświata zmienić. No, my tak cały czas koncentrujemy się wokół tych i konkretów, wokół tych małych no, kawałków. Warto się koncentrować natomiast, na konkretach, nie, to natomiast prawda. Tak, ale jeżeli mówimy o konkretach na przykład w edukacji, to konkretem w edukacji jest ta reforma, którą chcemy zacząć przeprowadzać w 2026 roku. Właściwie to w tej chwili przygotowujemy się do tego, żeby mogła wejść w 2026 roku. Teraz w 2024 robimy, można powiedzieć, takie rzeczy, które bym nazwała kosmetyką, czyli odchudzamy podstawy programowe, walczymy z tym nadmiarem prac domowych, jest kwestia tego HIT-u, odpolitycznienia i tak dalej. Ale w 2026 roku chcemy wprowadzić dużą reformę, która rzeczywiście zmieni oblicze szkoły. Spowoduje, że ta szkoła będzie nowoczesna i będzie stawiać na trzy komponenty. Na wiedzę, umiejętności i kompetencje. Kompetencje miękkie również, które są potrzebne w współczesnym świecie. Natomiast ja nie jest moją rolą i moją rolą jest przygotowanie do tego, żeby w 2026 roku ta duża reforma nie jest mogła zajmowanie wejść. Się wyborami, ale nie jest moją tak? rolą zajmowanie się tym, kto powinien z moich kolegów ministrów czy wiceministrów być lub nie być w rządzie. A jaki jest cel Koalicji Obywatelskiej na wybory samorządowe, które już wygrać. Są? I A jestem przekonana, jak tę wygraną można chyba zdefiniować? Kluczowe będą chyba, znaczy tak, duże miasta i sejmiki. No bo to w największym stopniu daje oblicze tego, czyli jak się zmienia Polska. Czyli jest ogólnopolski słupek poparcia dla formacji politycznych na poziomie sejmików. I na przykład tak, Koalicja Obywatelska ma 35, PiS ma 34, wiem, więc pani mówi, uwagę, wygraliśmy, tak? Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że sejmiki, wybory do sejmików, wbrew pozorom, są trudniejszą formą wyborów do Sejmu. Dlatego, że bardzo podobnie wyglądają liczba kandydatów, polityczny charakter, to, że startują komitety związane z partiami politycznymi, są trudniejsze, dlatego że dużo mniej jest mandatów do wzięcia w każdym z okręgów. W związku z tym realny próg jest wyższy. Jest dużo wyższy. W związku niż z tym wybory do sejmików są prawdziwym wyzwaniem i tutaj apeluję do wszystkich na głosowanie, do głosowania na Koalicję Obywatelską, bo tu rzeczywiście najsilniej działa D'Hondt. Czyli mamy rzeczywiście taki układ, że największy ma największy z tego zwrot w postaci mandatów, które pozwalają wygrać z PiS-em. W tym, co pani mówi, pobrzmiewa takie echo słów Donalda Tuska, który mówił, no w tych wyborach proszę głosować na swój taki komitet pierwszego wyboru, na Koalicję Obywatelską i nie rozglądać się tam nie na PSL, czy czym drugim, tylko głosować na Koalicję Obywatelską. Dlatego, tymczasem że... w wyborach do Sejmu Donald Tusk mówił, że no jeśli ktoś patrzył tak z sympatią na trzecią drogę, to niech na nich głosuje. A teraz mówi, nie, na Koalicję Obywatelską. Tutaj ten próg realny jest dużo wyższy. W związku z tym realnie, jeżeli chcemy wygrać w takich województwach, których poprzednio było, jeden mandat zdecydował w jedną lub drugą stronę, niestety czasami na naszą niekorzyść, to głosowanie na duży podmiot daje największą szansę, że zwyciężymy. I to jest po prostu, to wynika z D'Hondta, z wielkości okręgu, wynika po prostu z prostego rachunku. A może też z intencji takiego delikatnego zaduszenia nie. koalicjanta. Panie redaktorze, w roku 2018 podjęłam decyzję o stworzeniu koalicji wspólnie z Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską jako Nowoczesna. Wtedy byłam przewodniczącą Nowoczesnej. Między innymi dlatego, że widziałam, że partia, która wtedy miała poparcie rzędu 6%, praktycznie w wyborach sejmikowych nie bierze żadnego mandatu. Zresztą pokazało to bardzo dobrze przykład wtedy, nie wiem czy pan pamięta, Kukiza, który miał właśnie około takiego wyniku i nie wziął żadnego mandatu w skali kraju. Przykład Lewicy, która miała wyniki trochę większe, około 8%, tam nierównomiernie rozłożony, wzięła 11 mandatów w skali całego kraju. A my wzięliśmy dzięki koalicji z Platformą Obywatelską, stworzeniu Koalicji Obywatelskiej, 31 mandatów w skali kraju. To dlaczego Koalicja Obywatelska nie wchodzi w koalicję z Lewicą w tych wyborach? Myślę, że dlatego, że jako Koalicja Obywatelska już, że tak powiem, nauczyliśmy się współpracować. Mamy swoich kandydatów, mamy swoich radnych, mamy silne listy i uważam, że to jest rzeczywiście podmiot, który realnie może zwyciężyć z PiS-em. Stawiamy kropkę. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej, posłanka Nowoczesnej, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. Ja również dziękuję i do zobaczenia.